Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w grze. Dust and Neon to jest gra, można by powiedzieć, gra akcji na tak zwane dwa drążki, ogólnie przeznaczona na pady, chociaż ja muszę powiedzieć, że lepiej mi się gra na klawiaturze i myszce. I w grze tej wcielamy się w postapokaliptycznego roboto-szeryfa, który wybiera sobie misję i przy pomocy arsenału broni, który znajdzie, i ten arsenał też jest tam rozbudowywany później, no zabija wrogów po prostu, chowając się za osłonami, i gra jest ogólnie w stylu 2D. Zresztą od razu może przejdźmy do gry. Ja troszeczkę, jak mówię, grałem tutaj, więc od razu wam powiem, o co chodzi. Jesteśmy w twierdzy wygnańców i ten oto tu, no właśnie, doktorek nas stworzył, gdyż jesteśmy robotem. Mamy jeszcze dwa klony. Gdy zginiemy, po prostu klon się tutaj odradza, w sensie odradzamy się w tym klonie. Natomiast mamy tutaj elementy również roguelike, ponieważ właśnie gdy nie uda nam się przejść jakiejś misji, no to doświadczenie zostaje z nami i pieniądze zostają z nami, więc po prostu można się potem lepiej uzbroić na kolejną misję. Natomiast tutaj mamy elementy RPG również, gdyż mamy umiejętności bojowe oraz defensywne i w zależności od tego, na co sobie będziemy chcieli wydać te punkty, no to mamy tutaj dostęp do więcej kul w skrzynkach, mamy celność lepszą, mamy szansę na trafienie krytyczne przy pierwszym trafieniu, mamy więcej życia standardowego, co myślę, że weźmiemy sobie, także kupimy sobie zdolność, mamy 4 punkty do rozdysponowania, specjalnie ich nie rozdysponowywałem, żeby wam pokazać. Rangę i fajnie, no dobra, weźmy troszeczkę zdrowia, bo faktycznie troszkę podupadałem na zdrowiu. Natomiast tutaj mamy, dzięki temu piątemu punktowi, bo tutaj jest jeden, tutaj dwa i tutaj teraz dwa, odblokowało nam się kolejny wiersz i tutaj możemy sobie szybkość chodzenia zwiększyć, szybszą regenerację, plus 10 punktów zdrowia z apteczek. To jest fajna sprawa, bo apteczki też są na mapie. Wewnętrzne kurczą się. To jest też fajne. Wiecie co, wezmę tę zdolność. Ile ona kosztuje? Chyba jeden po prostu, nie? Tak. No i myślę, że tę ruchliwość weźmiemy, to będzie git. Natomiast z tych bojowych tutaj będziemy mieć też dostępną. Wiecie co, wezmę celność, bo to jest ważna sprawa. Też nam się odblokuje kolejny wiersz, natomiast nie mam już punktów, żeby wydać tutaj punkty, ale nie szkodzi. Dodaję do broń. Do broni stabilizator, dzięki któremu możesz chodzić szybciej podczas celowania. Tak, teraz wam powiem, jak to wygląda dokładnie. Dobra, mamy wydane punkty. Tutaj mamy materializatory, gdzie mamy po prostu broń podstawową, którą można sobie wymienić. Jak widać, no, są na czerwono niestety te statystyki, z tego względu, że mam w tym momencie lepszą. Ogólnie broni jest trzy rodzaje. Mamy rewolwer, mamy sztucer i mamy karabin. Znaczy, ten sztucer to jest po prostu broń, powiedzmy, jak ja to mówię, strzelba, tak? Albo mamy karabin snajperski, którym możemy razić wrogów z dalszej odległości, chociaż powiem szczerze, że i tak głównie się to, znaczy ja w każdym razie strzelam pistoletem. Tu mamy dostęp do bossów, do których za chwilkę dojdę, ponieważ są bossowie w tej grze. A ogólnie walczymy z wszelkiej maści też robotami na Dzikim Zachodzie. Ogólnie to jest klimat, jak zauważyliście, być może post-apo. Także tak wygląda sytuacja. Bardzo prosta gierka. Ja w ogóle dostałem klucz, powinienem powiedzieć na początku, ale dostałem klucz od wydawcy, za co serdecznie dziękuję. Natomiast gra jest wydana na chyba wszystkie platformy, nawet ci, którzy chyba mają Netflixa, to dostają w ogóle to za darmo, nie? Także naprawdę. Natomiast bardzo fajna gierka. Zbieramy również w grze rdzenie, dzięki którym możemy sobie wzmacniać właśnie te wszystkie jakby takie mini sklepiki tutaj, które mamy. Ja tego na razie nie będę robił, bo... No bo nie. Idziemy wybrać misję. Nie wiem, czemu jest to przejście takie tajemne. Że tu windą i tu windą. To powinno być, kurczę, jakoś... No dobra, nieważne. No i właśnie, w grze znajdujemy takie skrzynki z amunicją. Tutaj po pewnej misji możemy odblokować sobie wzmocnienia na misję, natomiast one są bardzo drogie, powiem szczerze, więc no mamy tutaj napisane, co to robi, więc nie będę się tutaj wczytywał w to. I gra ma przede wszystkim również zaimplementowany system przeładowywania, ponieważ gdy nam się skończy amunicja, ja mogę strzelać, dokładnie, pokazuje nam się po prawej stronie nasza broń, którą mamy obecnie wybraną, no i po prostu
Domyślnie ja mam na klawiaturze, a na padzie to jest chyba X albo... Nie, nie krzyżyk, tam jest kwadrat na PS-ie. Natomiast trzeba to przeładować. Każdy jeden nabój to jest jedno kliknięcie R albo X-em i dopiero wtedy możemy strzelać dalej. Natomiast, co jest fajne i czego nie testowałem, jest tutaj automatyczne przeładowanie. Chcę zobaczyć właśnie, jak to działa. Aha. No, także jeżeli ktoś nie chce ręcznie przeładowywać, no to może sobie zostawić to włączone. Natomiast ja sobie wyłączę, ponieważ no jest to jakby... element gry taki. Tutaj mam natomiast robocika, który sprzedaje nam już być może lepsze. Losowe są te rzeczy. Z tego co wiem, tutaj uszkodzenia. Możemy zmienić towar za 500 dolców. Tylko muszę powiedzieć, że ja mam 1160 teraz i to jest niestety... 500 dolców to jest dużo. Ja bardzo mało zarabiam. W sensie, no, też mało może misji przeszedłem, nie? Ale mamy właśnie tutaj ekran wyboru misji i mamy ogólnie 4 regiony i w zależności od tego, od koloru ikonki, no to mamy albo niski poziom, albo średni, albo wysoki. I to jest walka z bossem, na którą sobie pójdziemy. Może nie teraz, bo na początku może od czegoś... To nie jest boss, nie? To jest sobie cele. No, weźmiemy sobie to na średnim poziomie trudności i wam pokażę, jak gra wygląda. Może ktoś... Znaczy, pewnie widzieliście, ponieważ... to jest ostatnio głośna gra, powiem szczerze. No właśnie, musimy zabić cele 1 i 2. Natomiast jeżeli podchodzimy do osłony, zauważcie, że nasza postać automatycznie się kuli. I w tym momencie, no właśnie, to jest taka gra niby akcji. Znaczy, niby. Jest to gra akcji jak najbardziej, natomiast, no właśnie, musimy też planować swój ruch. Jak mówię, wolę grać na myszce, więc ten kursor tutaj będzie sobie gdzieś latał. Natomiast prawym przyciskiem myszy właśnie wychylamy się z osłony i pokazuje nam się te dwa paski. I im te paski są bliżej siebie, tym lepsza celność. Dlatego między innymi było tam wzmocnienie tej celności. Dlatego mówiłem, że warto wybrać celność. Natomiast jeżeli chodzimy, zobaczcie, że ten pasek się też rozszerza. Prawda? Mamy inną broń. Już długą naszą tą. No i kurczę, można ściągać wrogów z daleka. No i mamy również nasz shotgun, który jest, jak widzicie, malutki tutaj. Znaczy, bliski zasięg ma, ale faktycznie... Faktycznie działa na odległość. No i troszeczkę tutaj jest nawiązań, być może, do Borderlandsów, gdyż właśnie mamy skrzynki z bronią. No i właśnie, w tym momencie mamy sztucer epicki. Możemy go wziąć, natomiast mamy statystyki. Możemy go porównać. Tak, do naszego, ale można go zezłomować. No ja mam w tym momencie lepszy ten sztucer swój, więc po prostu go złomuję, dostaję pieniążki, które wydam później gdzie indziej i tak dalej. No i właśnie, mamy takie, w każdym razie tutaj, pustkowie dzikie, dziki zachód. No i właśnie, trzeba też patrzeć na inne miejsca, gdzie łupy są. Ale ogólnie, jak mówię, prosta giera, po prostu idziemy gdzieś tam, można się pod spacją albo pod chyba RB, albo to jest R1, mamy skok, albo po prostu pod ten, ślizg, w zależności od tego, pod jaką osłonę gdzieś tam wejdziemy. Natomiast kurde, widzę, że tutaj nikogo nie ma. O, właśnie są. I walka wygląda tak po prostu, że celujemy i po prostu, o. I po prostu strzelamy. Tylko trzeba uważać, no właśnie, bo wrąbałem się w akcję i teraz zobaczcie, że nie mam niestety tego automatycznego przeładowania, więc po prostu gra czeka, aż się załaduje i będę mógł wtedy strzelić do wrogów. Mogę oczywiście ewentualnie inną broń wziąć. Sztylecik. No i na tym to polega. Zobaczcie, że też pokazuje mi się ten taki dwa trójkąciki czerwone, nie? I wtedy wiem, że trafię w wroga. Znaczy wroga. Prawdopodobnie trafię, nie? Więc jeżeli gdzieś faktycznie jesteśmy gdzieś tam w akcji, no to warto sobie zobaczyć, czy go trafimy, nie? Tutaj natomiast zbieram również rdzenie, które są potrzebne do ulepszania naszych sklepów. O, zobaczcie, kurde, już połowa życia, a właściwie jeszcze mniej. Więc warto by się za jakąś apteczką rozejrzeć. Oczywiście wrogowie tutaj, jak widzicie, wyrzucają z siebie różne zasoby, między innymi właśnie amunicję.
różnego typu. Natomiast oni wyszli stąd. Zobaczmy, czy tutaj coś jest jeszcze. Bo jak widzieliście, można wchodzić do budynków, także w budynkach też się dzieje akcja. O właśnie, zaraz zginę i na tym się skończy moja akcja. No, od razu złomujemy. Nie ma co. Ty! Nie zauważyłem go w ogóle. Ale widać czasami, zobaczcie, że na przykład te skrzynki tutaj, widać je, one są tutaj. Więc gra nam też mówi na przykład, czy ktoś wychodzi z budynku, czy ktoś będzie chciał do niego wejść. Nie? Także możemy się gdzieś schować w tym momencie za tym i poczekać. Także mimo też, że to jest szybka gra akcji, to jednak warto poplanować troszeczkę. Niestety nie można skakać, więc muszę tutaj obejść. Oho. No i właśnie, widzicie, wrogowie wychodzą normalnie. I kolejny. A no, tutaj przeładowanie się przydaje. Dość częste. Jest apteczka na górze. Git. Coś do zebrania? Chyba nie. Aha. Chyba jeden nabój. Podujmy. Ja właśnie dlatego między innymi te apteczki chciałem wziąć większe, bo... żeby troszeczkę więcej tego zdrowia mieć. No niestety. No nie można mieć więcej pistoletów. Nie ma żadnej skrzynki chyba, z tego co rozumiem, żeby na przykład jeden zachować na później albo coś, tak jak w Diablo. Nie mamy ekwipunek. No mamy tylko po prostu pod I. Taki średniak. Epicki legendarny, więc... mamy legendarny rewolwer, więc nic tutaj chyba na razie go nie przebije. Widzę, że jest dużo apteczek, bardzo się cieszę. Co tu się dzieje? Nie zobaczył, że w tu wchodzę i pobiegł za mną. Dobra, tu mamy skrzynkę. Aha. Właśnie nie wiem, gdzie on, kurczę, uciekł. Chyba, że to był ten na dole. Nie, tu jest. No byłby fajny, ale jak mówię, mam legendarny. No wiadomo, im szybciej naciskamy na spust, tym szybciej strzelamy. Także spoko. Można również strzelać z, na przykład z połowie przeładowania, także po prostu klikam dwa naboje. No i naciskam spust, także spoko. Przeładujmy sobie wszystko, co można. O, tu mamy taki, powiedzmy, safe. Znaczy safe. Jeżeli zginiecie, to zginiecie. Po prostu tu jest, no, platforma z amunicją i zdrowiem, więc warto skorzystać, jeżeli nam się kończy. Ta brama, czyli ta dokładnie, otworzy się, gdy tutaj zabijemy wszystkich. Bladawiec. Się schować. Nie ma niestety walki wręcz. Boże, ty kurde. Nie wiem, czy są granaty później, czy coś będzie dostępne, więc... No gościu jest za skrzynką, nie? Więc... ciężko go trafić. Tu jest gun shop. I powiem szczerze, że te misje są różne, na przykład trzeba rozwalić... Tutaj mamy do rozwalenia jakichś minibossów. A weźmy w sumie to. Weźmy, niestety odkładamy ten nasz wcześniej... Moment! No właśnie, nigdzie nie można być bez...
bezpiecznym. Natomiast ten nasz wcześniejszy, no wtedy lepiej zezłomować, nie? Więc to jest taki minusik. O, jest apteczka. No i właśnie, jak mówiłem, są różne misje. Rozwalenie beczek, rozwalenie tam jakichś urządzeń. Właśnie, pokonanie bossa. No i właśnie sobie bossa pierwszego przejdziemy. Tu jest bank. Tu jest bank. Po raz pierwszy jestem w banku, powiem szczerze. Czy to jest... Tu jest coś legendarnego, słuchajcie. Legendarny pistolet. Uszkodzenia lepsze. Wiecie co? Weźmy. No, ten... przepraszam. Natomiast ten za 20 zezłomujemy. To są rdzenie. Tylko 4 pociski ma, więc... Znaczy krócej się będzie przeładowywało, ale... Byłem tu? Nie byłem. Nie, byłem. Do gun shopu nie byłem. Także mimo jak mówię, to jest szybka gra, to jednak ci, którzy wolniej grać, też coś znajdą dla siebie. Bank, bank. No bo więcej nie ma nic. To lecimy. Oczywiście można sobie włączyć też stały bieg. Tak, mam włączony stały bieg? Nie, nie mam włączonego stałego biegu, więc nie bardzo rozumiem. Nie, to są drgania, moment. Tu. To muszę trzymać shift. O. Dobra, zobaczmy jak nasz pistolecik. 59 obrażeń, ładnie. No nie. To jest gorsze. No i widzicie, różne bronie mają różne magazynki, więc... Wygląda to tak. Na rewolwerze, czy tutaj coś muszę wcisnąć? Nie. Misja jest pełna. Wierzę, że chyba tyle. Pytanie, czy ta brama jest otwarta? Nie byłem. No sporo tego, sporo tej broni, ogólnie. Zbierzmy jeszcze jakieś dolary. Dobra, widzicie? Tu jest brama otwarta. Już jeden cel zabiłem, z tego co widzę. Czekam, kurde, bo... Dobra. Pozabijani. Tu coś nie. No, przeładujmy sobie wszystko. Właśnie, kurczę, lubię w tym. Ładnie. Lubię w ciasnych pomieszczeniach właśnie używać tej śrutówki. Nie. A po raz pierwszy coś takiego widzę, że z budynku wychodzę drugą stroną tego budynku. Ach, tu jest gdzieś pewnie cel. Nasz drugi, jest apteczka. Bardzo dobrze. Normalnie, kurczę, częściej te apteczki występują. Nie wiem, czy to można rozwalić. Niektóre rzeczy można, ale... Oho.
Albo można po prostu i wszystkich. Jest cel, widać. Aha. A faktycznie ma, kurde. Okej. Nie mówię nic, bo muszę się skupić, kurczę. Też jak nie strzelamy, to po prostu się chowamy za naszą osłoną. No i kurczę. O, o, widzę, że gościu też się chowa. Pięknie. Zabity. Jednego dolara miał. No bo to, jak mówię, to nie byli bossowie jakby tylko. Bossowie, mini bossowie. Kurde. Nie, przepraszam. Broń zdobyta, forsa i rdzenie zostają tracone po śmierci. Zdobyte PD i zakupione ulepszenia zostają jednak zachowane. Także przepraszam. To tak jest. Zatrzymaj, by zacząć od nowa. A kurde. I pytanie, czy faktycznie. Kurczę, już powinienem wyjść, nie? Oczywiście mogłem zrobić. Mamy klony 3. Oj, punkt tu. Nie, wyłaź. Chociaż nie, dobrze. Nie wiem, czy ta szybsza regeneracja się nie przyda. Skrytość, mniejsze obrażenia za osłoną, to też nie jest głupie. Ale chyba weźmiemy ruchliwość. No i z każdą rangą dostajemy 2 punkty ogólnie. Weźmy to też. Dobra. No i w tym momencie faktycznie nie mam broni. Ej. Trzeba czynić cokolwiek, kurczę. No. No to są bossowie. Prototyp 41, okrutna mieszanka SI z krawków złomu ludzkiej krwi nasyconej ołowiem, krwi nasyconej ołowiem i smaru. Wielu próbującym się nie udało. No to kolejny boss. Dobra, pójdźmy na bossa. Ja wiem, że przegrałem teraz, chociaż muszę powiedzieć, że po raz drugi. Amunicja, spoko. Właśnie, ewentualnie możemy coś kupić. O, ten jest lepszy, ale jak mówię, no jest... Pieniądze, nie? 352, mamy 1100. No. Akceptujmy, zobaczymy. Jak przegramy, to przegramy. Trudno. O, zlokalizuj bossa. Dobra. Teleportem. Amunicja. No zobaczcie, jaki, kurde. Jaki niecelny, nie? W porównaniu do tej legendarki, co mieliśmy. Masakra. Mam nadzieję, że znajdziemy coś za chwilkę. Lepszego. Apteczki nie zużywam. Dobra. Chociaż można powiedzieć, chciałbym sobie włączyć to. I chcę zobaczyć, czy to faktycznie będzie miało sens w ogóle. Będę nie przejdę. Okej. Okay. A, powiem szczerze, że... Jak się przyzwyczaję, to i ma sens. Mogę się bardziej skupić na tym, gdzie mam się schować. Okej. Okay. No dobra. To jakieś więzienie, nasz więzienie. Cmentarz. Ostateczne więzienie ciała. To jest dolar. Ale nie straciliśmy chyba tego. Beczki są wybuchające, super. Nie mam w ogóle broni, tego amunicji do tej broni.
O. Też jednego załatwmy. No. Ta celność to jest masakra. Natomiast jak się włączy przy tym automatycznym przeładowywaniu, znaczy sekwencję przeładowywania, to już się przeładowuje sam. Też. To prawda? Chyba tak. Bierzmy rdzenie, bierzmy wszystko. Bo z tą bronią na pewno na bossa. Jak pójdę, to... To nie będzie dobrze. A tu byliśmy, kurczę. Musimy go znaleźć, ja wiem. Teraz weźmy apteczkę. Gdzie on może być, kurczę? Może coś muszę zrobić, może muszę rozwalić jakąś tą. Tędy nie przejdę. Tutaj. Dobra. Dobra, apteczkę już mogę wziąć, bo ją zostawiłem sobie wcześniej. Co jest? No przecież... Co za masakra? No. No jesteś mniej więcej, tak? Chyba, że to jest boss. Dobra, masakra. Oj, oj. No, tamta legendarka to była dobra sprawa. Celność, magazynek większy. Wiecie co? Weźmy go. No, ten sobie zezłomujemy. Bo mamy większy magazynek tu przede wszystkim. Więc jak widać, przy tych ich paskach zdrowia jest pokazany też numer i to jest ich ranga. Ja mam teraz rangę 8, więc... O. Więc to też trzeba dopasowywać misję do... U, legendarka. No kurde, ołowiany prychacz. Bierzemy. Tego oczywiście złomujemy. Kurde. O kurczę, jaki celny. Dobra, to teraz ołowianym prychaczem będziemy, kurczę, napierniczać. To wygląda mi jak właśnie na arena z bossem. Weźmy amunicję. Ładujmy wszystko, co można. Oho. Twoja krew skażona ołowiem płynie w jego żyłach. Po raz pierwszy w ogóle z bossem walczę, więc... Niestety nie jestem dobry w takiej gry. Muszę... O kurde. A dalej jest oczywiście pasek zdrowia. Dorwać go! Aha. Dobra. No to rozumiem, że to jest dookoła niego, to jest jego osłona. O. Teraz kurde zginę.
amunicji. Co, wezmę, kurczę, mam nadzieję, że... O właśnie, będzie amunicja tu do tego. Czy mi się znowu ammo. Kule. Ach. No ale kurde, nic nie pokazałem. Dwa razy zginąłem. W każdym razie bo nie chcę przedłużać tego. Można zacząć od nowa oczywiście. No i potem po prostu wracamy sobie i wybieramy kolejną misję, także bardzo słaby materiał, jeżeli chodzi o pokazywanie, co się dzieje później. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze w tej grze, to już pokazałem. Po prostu sobie ulepszamy takie rzeczy. Mamy tutaj prosta gierka. Bijemy, strzelamy i powiem szczerze, że ja się wciągnąłem. Także ja polecam. Kochani, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.